Z reguły sięgamy po książki po to, by móc oderwać się od otaczającej nas rzeczywistości. Sięgamy po książki, które mogą nas zachwycić, po to, by czerpać z ich lektury prawdziwą przyjemność. I takie książki na ogół możemy ocenić. Możemy stwierdzić, że podobał nam się główny bohater, podobała nam się akcja, świat wykreowany, czy też twist fabularny. Natomiast ja uważam, że istnieje jeszcze jeden rodzaj książek dużo trudniejszy do sklasyfikowania, dużo trudniejszy do oceny. Są to książki, które. W jakiś sposób odnoszą się do nas samych, które bezpośrednio oddziałują na nas, ponieważ trafiają w nasze doświadczenia, w nasze emocje, w nasze przeżycia. I ciężko jest wówczas odgraniczyć gdzieś tę fikcję literacką, podejść z chłodną głową do oceny książki, skoro czujemy, że jest ona nam tak bliska, skoro czujemy, że jej fabuła tak bardzo na nas oddziałuje. No i zdecydowanie takie książki narażają nas na dużo większą ekspozycję, ponieważ wyciągają z nas to, co być może już dawno zostało głęboko. Ukryty. I dziś, co zabawne, nie tylko o książce, ale i serialu, bo książka, którą chcę Wam dziś przedstawić, doczekała się bardzo udanego serialu, który można obejrzeć w serwisie streamingowym Kanal Plus online. Natomiast sama książka ma już trochę lat. Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć Mark Levy. Książka pojawiła się na polskim rynku w tłumaczeniu Krystyny Szerzyńskiej-Maćkowiak. Pozornie jest to historia miłosna, ale tylko pozornie, bo podstawy tej historii są zupełnie inne. Podstawy tej historii odbijają się na naszych przeżyciach, na naszych doświadczeniach, bo dotyczą bardzo istotnego tematu, nad którym chyba każdy z nas by się zastanowił. Dotyczą bardzo ciekawej koncepcji związanej z science fiction. Mianowicie po kolei. Julia miała brać ślub, tyle tylko, że niespodziewanie zmarł jej ojciec. Jakby tego było mało, trzeba było ślub przełożyć, bo w dniu ślubu odbył się pogrzeb. Ale okazuje się, że ten ojciec taki, no, nie do końca zmarł, przynajmniej czysto teoretycznie, ponieważ niebawem do Julie przybywa z tajemnicza przesyłka, skrzynia, w której to znajduje się wierna replika jej ojca. Android przypominający do złudzenia zmarłego. Android, który ma zaimplementowane wspomnienia. Otóż istnieje w tym świecie firma, która zajmuje się dość ciekawą działalnością. Mianowicie kopiuje wspomnienia zmarłych i przygotowuje na jej wzór bardzo wierne androidy. Androidy, które mają pozwolić z kim zmarłego porozmawiać jeszcze raz z tą osobą, powiedzieć wszystko to, co nie zostało powiedziane, wyjaśnić sobie ostatnie sprawy, spędzić tych kilka ostatnich dni dodatkowych dni, tak naprawdę ukraść trochę czasu śmierci. Dlaczego kilka dni? Ano, dlatego, żeby się do tej maszyny nie przywiązać, dlatego, żeby sobie nią nie zastąpić Denata, czy tam Denatki, tak? To jest historia bazująca gdzieś na podstawie science fiction, bo mamy tego Androida, mamy bohaterkę. No i Tutaj zadajemy sobie pytanie, kto z nas nie chciałby skorzystać z takiej sytuacji. Ja, na przykład, odnoszę się do tego tematu bardzo osobiście, ponieważ niespodziewanie zmarł mój brat, szybko po nim zmarł mój tata, i tak naprawdę, chyba jak każdy człowiek, marzyłbym o tym, żeby spędzić z nimi choć jeszcze jedną chwilę, by móc przeprowadzić choćby jeszcze jedną rozmowę, wyjaśnić sobie jakieś sytuacje i gdzieś. Postarać się odnaleźć w tym traumatycznym wydarzeniu. Tak? Postarać się gdzieś przesunąć granice tej tragedii. Tak naprawdę ukraść odrobinę tego czasu śmierci. I powiem Wam szczerze, że właśnie tego spodziewałem się po tej książce. Po książce, która doczekała się zresztą bardzo fajnego serialu. Serial jest dostępny na platformie streamingowej Canal Plus Online. I dlaczego ja wspominam tutaj o serialu? Ano dlatego, że jest on dla mnie ewenementem na skalę współczesnych czasów, bo doczekałem się bardzo wiernej ekranizacji. Bardzo wiernej. Do tego stopnia wiernej, że czasami cytuję ona bezpośrednio książkę. Różnica między książką a serialem polega w gruncie rzeczy na tym, że zostały zmienione miejsca akcji, co w zasadzie na fabułę nie oddziałuje w żaden sposób, nie wpływa na nią i w związku z tym zostały zmienione nazwiska bohaterów. Na przykład w oryginale książkowym mamy yy, Julię Walsh i Antonego Walsha i ojca, natomiast w serialu mamy Julię Sorel i Michela Sorela, co bardziej pasuje do paryskiego klimatu, bo właśnie w Paryżu toczy się spora akcja serialu, natomiast w książce mamy Nowy Jork. Tym, co najbardziej podobało mi się w tej historii, jest chyba fakt, że choć ona mogła uderzać w emocjonalne nuty, to tego jednak nie zrobiła. Bo zauważcie, mamy do czynienia z bohaterką, która właśnie straciła ojca. Ja sobie wyobrażę, że ona będzie tego ojca opłakiwać, że będziemy mieli tutaj taki melodramat. Tymczasem okazuje się, że ta historia będzie zupełnie inna, bo bohaterka swojego ojca nie cierpiała. Ona w ogóle nie cierpiała. Podczas pogrzebu była jedynie wkurzona, że ojciec jeszcze na koniec musiał pokrzyżować jej plany i umrzeć, tak, by zrujnować jej ślub. To historia, która mogła bazować na emocjach, mogła nas zdruzgotać, mogła uderzyć w nasze takie wewnętrzne odczucia, bo każdy z nas marzy o dodatkowej chwili ze zmarłem, którego kochał, każdy z nas chciałby. Powiedzieć ostatnie słowa, czy też usłyszeć ostatnie słowa. Czasami wystarczyłoby głupie, kocham cię, chociaż no nie takie głupie, kocham cię, tak? Usłyszane od tej umierającej osoby. I ten wątek też jest w tej książce poruszony, tak? No ale z drugiej strony Mark Levy w swojej opowieści broni nas właśnie przed takim sentymentalizmem bo on balansuje doskonale zarówno w serial to robi jak i książka to jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, że serial i książka są równe, nie jestem w stanie wybrać co jest lepsze, bo jedno jest pięknym odbiciem drugiego, no i balansuje to idealnie pomiędzy właśnie takimi chwilami smutku, chwilami takich sentymentów a chwilami w których my po prostu się śmiejemy, bo zostaje rzucony jakiś żart, jakaś mm, komiczna sytuacja się pojawia i to wszystko ze sobą bardzo fajnie balansuje. Także ten klimat w żadnym momencie nie jest ciężki, w żadnym momencie nie jest przytłaczający. On ma oczywiście takie momenty, chwilami, kiedy faktycznie można poczuć ten smutek, ale całość stara się jednak być rozrywkowa, zabawna, dowcipna i tak naprawdę wykorzystująca wszystkie te zabiegi, wszystkie te rzeczy, które w tej książce mają miejsce w taki dość ciekawy, zabawny sposób. Podoba mi się ten humor, podoba mi się to, jak to zostaje przełożone zarówno na język książki, jak i na język. Język ekranu. Ale przede wszystkim podoba mi się to, jak wiele wątków jest poruszonych w tej historii. Bo z jednej strony to jest wątek dawno utraconej miłości, z drugiej strony to jest wątek dysfunkcyjnej relacji ojca z córką. Z trzeciej strony to jest też wątek łączący przeszłość z teraźniejszością, bo mamy tutaj też w ciekawy sposób przedstawione wydarzenia historyczne. Bardzo ważne dodam wydarzenia historyczne, bo bohaterka uczestniczyła w zburzeniu Muru Berlińskiego. W zburzeniu Muru Berlińskiego, który dzielił przez wiele, wiele lat rodziny, przyjaciół, bliskich i który po zburzeniu pozwolił im się na nowo zjednoczyć, na nowo spotkać i te emocje zostały idealnie oddane zarówno w serialu, jak i w książce. Te emocje idealnie oddziałują i też no Gdzieś tam przekazują jakąś dawkę wiedzy historycznej. Z drugiej strony, też to, co jest dla mnie fantastyczne, to jest to, że mając to wszystko, co już budowało świetną opowieść, autor nie poprzestał na tym, bo postanowił jeszcze zaserwować yy, fajny, naprawdę fajny. Ryjący Beret, twist fabularny na sam koniec. To jest coś, czego ja się zupełnie nie spodziewałem, coś, co mm, kazało mi się zastanowić jeszcze raz nad tym, co przeczytałem, ale było naprawdę idealnym zakończeniem, idealnym zwieńczeniem tej książki. I choć ona pozostaje w takim, no, nieco otwartym zakończeniu, to mniej więcej do szczęścia nie potrzeba. Uważam wręcz, że dzięki temu ona zyskała jeszcze dużo, dużo więcej. Mimo, że cały ten bagaż tych emocji, tego wszystkiego, tych motywów, które ta książka ze sobą niesie, był już olbrzymi, bo z jednej strony, może nie książka, ale serial, bo serial jednak toczy się w sporej mierze w Paryżu, przywodzi na myśl moją ukochaną Emily w Paryżu. Bo kocham Paryż, zresztą byłem niedawno w Paryżu z czytaczową i pokochaliśmy to miasto, jest cudowne, więc dla mnie tym fantastyczniej było obejrzeć te ekranizacje, by móc jeszcze raz poczuć się jak w Paryżu. No i może pod tym kątem, to jest mega egoistyczne, co powiem, ale może pod tym kątem serial nawet mi się podobał trochę bardziej niż książka, bo no, Nowy Jork nie jest mi w żaden sposób bliski, w żaden sposób nie czuję się z nim związany. natomiast Paryż już jak najbardziej tak, więc z takich czysto egoistycznych pobudek stwierdzam, że serial był jednak odrobinę lepszy. O ten francuski... Powie o tą francuszczyznę i paryskość tego. Swoją drogą ciekawostka Emilii w Paryżu bazowała gdzieś tam na kliszach, bo to w końcu nie Francuzi robili ten serial, Natomiast jeżeli chodzi o wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, no to jest historia opowiedziana w 100% przez rodowitego Paryżanina, czyli Marka Lewiego. Wobec czego no, macie tutaj Paryż prawdziwy, a przynajmniej na tyle prawdziwy, na ile może go prawdziwie pokazać. Ekran, w sensie bez, bezdomnych, walających się wszędzie śmieci i gości, którzy chcą cię naciągnąć na podpisanie petycji i wyłudzenie pieniędzy. No, ale w każdym razie, słuchajcie, ta historia na mnie oddziałuje, bo. Z jednej strony pozwoliła mi wyciągnąć jakieś refleksje, jakieś wnioski, pokazała też, że przeszłość jest nam potrzebna po to, byśmy budowali przyszłość, że tak naprawdę nasze wspomnienia czy też relacje z kimś bliskim wcale nie determinują naszej przyszłości. Co więcej, że musimy mieć świadomość, że często to nasze wybory mają na to wpływ i że często to my, zganiając winę za wszystko złe, co nas spotkało na kogoś innego, staramy się pozostać ślepimi na to, co my robimy, staramy się pozostać ślepymi na nasze własne decyzje. To jest fantastyczna opowieść o budowaniu relacji, a właściwie Próbie odbudowy relacji, ale też jest to fantastyczna historia o nadziei, o budowaniu szczęścia i o drodze, jaką, ta, jaką trzeba przejść, żeby to szczęście móc zbudować. Bo szczęście nie buduje się w łatwy i przyjemny sposób. O szczęście trzeba walczyć i budując swoje szczęście trzeba też mieć na względzie to, że czasami ktoś zostanie przez nas zraniony. Ale właśnie musimy mieć tę świadomość, musimy pozostać świadomi tego, że my jesteśmy kowalem własnego losu, że to my decydujemy o naszej przyszłości. Jaką wybierzemy, taką będziemy mieli. Dla mnie cudowne jest to, że ja przeczytawszy całą książkę i obejrzawszy 7 z 10 odcinków, bo te odcinki są publikowane co tydzień i zostały mi jeszcze 3 do obejrzenia, nie mam najmniejszych wątpliwości, że te kolejne 3 znowu mnie zachwycą, znowu oddadzą mi ducha książki, znowu oddadzą mi nie tyle ducha książki, co samą książkę. Ja się nie obawiam, że ktoś tam coś spierdzieli, że nagle to pójdzie w jakimś dziwnym kierunku, zostanie oderwane od książki, bo wiem... Że to jest niesamowicie wierne i chciałbym więcej takich tworów, chciałbym więcej seriali i filmów, gdzie ja czytam książkę, a potem widzę jej piękne odbicie w najlepszej możliwej formie. Na ekranie. Dlaczego mówię w najlepszej możliwej formie? Ano dlatego, że książka zawsze zawiera jakieś dłużyzny, zawsze zawiera jakąś scenę, która jest bardziej rozwinięta i która no, toczy się na przez większy czas, tak? Natomiast serial stara się znaleźć inne rozwiązania. I w przypadku tego konkretnego serialu on znajduje najlepsze, moim zdaniem, rozwiązania. Przyspiesza tam, gdzie jest to potrzebne, żeby nie wejść w taką powiedzmy to nostalgię czy nudę. Spowalnia tam i skupia się na tym, na czym na przykład książka. Nie skupiła się w wystarczający sposób. Jedno i drugie dopełnia się w sposób doskonały, dlatego ja nie będę tutaj się rozgadywał dalej, tylko polecam Wam genialną książkę Marka Lewiego. U podstaw bardzo prostą, u podstaw skupiającą się na tych motywach, które znamy, ale poprzez jej realizację jednak dużo głębszą i dużo ciekawszą niż ja na przykład spodziewałem się na samym początku. Bo spodziewałem się, tak, walnie mnie po emocjach i tyle. Natomiast nie, ta książka mnie po prostu zachwyciła. Nie tylko pod tym kątem jak bardzo ona wpływała na mnie, jak bardzo ona gdzieś oddziaływała na mnie i pobudzała gdzieś tam wewnętrznie do wspomnień, czy też rozdrapywała jakieś tam dawno zasklepione rany albo rany, które wydawało mi się, że są zasklepione, ale przede wszystkim zachwycała tym jak została skonstruowana. To jest po prostu świetna historia. Świetna historia, która została doskonale przełożona na język literacki, jak i na język serialu. Dlatego polecam Wam raz jeszcze serwis Kanal Plus Online. Czeka na Was. Obejrzyjcie, bo warto. No i książkę oczywiście też przeczytajcie. Najlepiej polecam równolegle. Czytajcie, oglądajcie, a będziecie zachwyceni tak jak ja. Polecam z całego serducha. Trzymajcie się ciepło. Cześć.